czteroosobowego finału. Mozart z Salzburga, Mozart w pilotażu, Mozart tych dwóch manetek. Hannes Arch, lider klasyfikacji generalnej pucharu mistrzostw świata. Mikrofon w jego dotyka niemal pusty. Słychać tam leży czasu. Hannes Arch, który na stanie zakrytał w poprzedniej fazie rywalizacji, mknieł niemal niewidoczny, zaprzyjaźnił się z nowami rybitwami, które gdzieś odleciały, bo przecież musiał wystraszyć ryb jego samolotu i to w lewo, w prawo. Manetka na razie w lewej dłoni niemal nieruchoma, ale wyciska z niej prowadzącego australijskiego pilota Matta Hola. Srebro to dominujący kolor na kadłubie samolotu Hannesa Archa. Na razie przelot bez błędy, powietrza sprzedawy już prawie 0,6 sekundy. On nową symfonię przestworzy tutaj, tworzy. On nową symfonię gdzieś tutaj buduje, jak jego rodak przed wiekami, czyli Wolfgang Amadeus Mozart. Szybki nawrót, tam w Woniu, albo przez Włocha na 5 km na godzinę. I srebrny Hannes Arch, ale chyba złoty już na linii mety i czas rewelacyjny poniżej minuty 10 sekund, no i oddycha, pulse w granicach 180.